Cześć, witam Was w winnicy Vanellus, która znajduje się na pograniczy z Jasłem. Jasło możecie kojarzyć z tego, że odbywają się tutaj co roku konkursy sommelierskie i oceniane są polskie wina. Myślę, że warto wspomnieć, że Jasło jest również kolebką odrodzenia polskiego wina, bo powstały tu pierwsze polskie winnice. Historia winnicy Vanellus była ciekawa, ponieważ właściciele siedzieli sobie tam na tarasie i przyszedł ich sąsiad. Przyniósł ich swój własny wyrób, swoje własne wino. Oni się tak tym zachwycili, że postanowili posadzić tutaj 300 krzaków, bo kalkulacja była prosta. Jeden krzak, jedna butelka, 300 butelek, idealnie na picie przez cały rok. I tak właśnie się zaczęło. Posadzili 300 krzewów tam. To nie była idealna miejscówka. I tutaj dokupili kolejny kawałek ziemi, ale dalej jeszcze, gdzie przejdziemy później, dokupili jeszcze dwa kawałki ziemi, gdzie najpierw obsadzili winoroślą jeden kawałek, potem drugi kawałek i tam właśnie są świetne warunki do uprawy winorośli. Tutaj mają takie miejsce do testowania, bo tak jak powiedziała Basia, właścicielka, tutaj szybko łapią choroby, a tam mają 3 dni opóźnienia i wiedzą po prostu, co zrobić, jeżeli taka sytuacja się dzieje. Także to jest winnica taka trochę testowa pod domem. Ale może dalej. To było w 2004 roku, gdy przyszedł sąsiad, w 2005 zasadzenie pierwszej winorośli, a w 2007 pojawiło się pierwsze wino, które, uwaga, już niedługo pojawiło się w konkursie podczas konwentu winiarzy właśnie w Jaśle i tam właśnie pojawiła się winnica Vanellus. Szybka tutaj była integracja całej rodziny, wymyślanie nazwy, wymyślanie całego marketingu i pamiętajcie, to nadal było tylko 300 krzaków, a już tam wino dostało owacje, oklaski i tak naprawdę to napędziło i dodało skrzydeł właścicielom po to, żeby zaczęli tutaj działać dalej i inwestować dalej właśnie w winnice, w winorośle i w produkcję wina. Jak tutaj trafiłyśmy? Trochę z polecenia, ponieważ znajoma poleciła nam właśnie to miejsce, by je odwiedzić, ale trochę to się zderzyło z gradem, który tu spadł i z akcją osuszamy winnicę, bo niestety musicie wiedzieć, że stała się tu straszna sprawa. Całą tą winnicą płynął potok, tam dalej zerwało się urwisko. No widać, tam po prostu dzieją się straszne rzeczy, tak naprawdę na skraju działki, no nie ma już nic. Cała winorość, cały rocznik został zniszczony dokumentnie. To, co teraz widzicie, to są 3-tygodniowe odrosty, które dobrze, że są, dlatego bo pokazują nam, że ta winorość, ten krzew nadal rośnie, jest. Tu jest akurat stary krzak, także nie widać po nim tak bardzo tych zniszczeń, ale gdy podejdziecie do nowszych łozów, tutaj widać, jak grat podziurawił w zasadzie, zobaczcie, całą tą łodygę, o. I tutaj o to trzeba bardzo dbać. Przez te mikro uszkodzenia mogą się wdać najgorsze choroby, także przed właścicielami ogromna praca, żeby uchronić winorośl na przyszłość, żeby w przyszłym roku mieć owoce i nie stracić kolejnego rocznika. Jesteśmy w mniej zniszczonej części winnicy. Ale zobaczcie, ta winorość powinna już być tej wielkości, natomiast niestety podczas gradu wszystko było tutaj zniszczone i to tak naprawdę odrosło w 3 tygodnie. No niestety z tego rocznika już nic nie będzie, te winogrona no to raczej są do wyrzucenia, także jak widzicie, tak to wygląda po zniszczeniach. No całe Jasło, cała tutaj okolica była zniszczona, rwące potoki płynęły tutaj przez winnicę. Możecie sobie wyobrazić, że płynęła woda i wszystko zostało zniszczone. Cała roślinność, drzewa powalone, zaraz pokażemy Wam też na filmie, jak to wygląda. Zobaczcie, widzicie te powalone drzewa? To są wielkie drzewa, które ta ulewa zmiotła z ziemi, z powierzchni ziemi. A co dopiero delikatna winorość, która jest mała, delikatna, ma liście, ma owoce. No niestety ona nie dała rady w połączeniu z takim żywiołem.
Winnica Venelus postawiła już od samego początku na wina białe. I właśnie tutaj, w tej parceli, mamy białe odmiany. Mamy Sauval Blanc, Johannitera czy Muscarisa. Akurat teraz znajdujemy się w Sauval Blanc. No, widzicie, jak to wygląda. A przewagę niewielką mamy tutaj Johannitera. Także właśnie z tych odmian możecie się spodziewać win, które będziemy próbować. Właśnie, super, że będzie komu tą winnicę przekazać, no i no tak, wiedzę. No tak, tak, tak. To jest ważne, żeby mieć też taką świadomość, bo wtedy ty też jak tu pracujesz, poświęcasz się, to wiesz, po co to się dzieje, nie? Że to będzie na przyszłość dla rodziny. Znaczy, dobrze, że to nie zginie, bo jest to część nas, tak naprawdę, no my włożyliśmy to masę pracy i nieraz człowiek się tak zastanawia, czy to była słuszna decyzja, bo może lepiej zamiast inwestować w winnicę, kupować kolejny zbiornik, czy prasę, czy jakiś inny sprzęt, może lepiej było wziąć dzieci, zapakować i pojechać na wakacje, prawda? No my tak. Przez wiele lat nie mieliśmy czasu na wakacje z dziećmi. No właśnie. I tak nieraz człowiek sobie stawia pytanie, czy to była słuszna decyzja, ale czas pokaże. Mhm. Na tą chwilę no ja się bardzo cieszę, że moje dzieci się interesują, że będą się mogły tym zająć kiedyś, kiedy nam już nie starczy sił, zdrowia, energii. Tak, tak. No pasja pewnie zostanie, ale z tą energią, bo z siłami to różnie, prawda? Ale dzieci przejmą pasję i będzie miło patrzeć też na tak, ich zaangażowanie. I będzie kolejne pokolenie młodych winiarzy. Tutaj mamy mniejszą parcelę, która ma młode winorośle. One powinny być już tak około metrowego. No tak? Mniej więcej tak, powinny być już na takiej wysokości, już przywiązane do palika i powinniśmy już je formować. Mhm. Natomiast widzicie właśnie, one już tutaj zostały właściwie połamane. Każdy został utrącony, skrócony po prostu przez wiatr. Czyli zaczynamy od zera tak naprawdę. Tak. Znaczy, to jakby nie jest wielką katastrofą, dlatego że jest to pierwszy rok po posadzeniu i tak naprawdę rolą rośliny w tej chwili jest dobre ukorzenienie się, więc jakby góra dla nas nie ma wielkiego znaczenia. Ważne, żeby roślina była żywa, widać, że jest żywa, że pracuje i ma się ukorzenić. Cześć, jesteśmy tutaj z właścicielką winnicy Venelus. I będziemy tutaj testować wszystkie wina i właśnie to jest jej głos, który słyszycie podczas całego filmu, gdy rozmawiamy, opowiadamy o winnicy. Zaczniemy od różowego, bo znaczy nietypowo, bo od różowego. Mhm. Zazwyczaj różowe jest gdzieś pomiędzy białym a czerwonym. Tak, natomiast według mnie, wśród moich win, ono jest chyba jedno z najbardziej delikatnych. Okay. Dlatego bym chciała od niego spróbować, jeżeli sobie pozwolę. Oczywiście. Mogę sobie pozwolić, proszę bardzo. Piękny kolor. Kindze oczywiście też tutaj polejemy. Bardzo lekki, jak widać, tak. Już w kolorze. Jakby chcieliśmy rzeczywiście, żeby to było coś bardzo, bardzo, bardzo lekkiego i, takiego orzeźwiającego. I w kolorze, i w strukturze, tak. Myślę, że można polecić jako damskie wino, bo i piękny kolor, i delikatne. Myślę, że do tych poziomek byłoby cudowne. Dobrze nam się tutaj będzie... Wino na lato, wino na lato, wino na aperitif. Bardzo leciutkie, ma nieduży alkohol, nie ma w ogóle cukru, zero cukru. Jest to typowe senie, czyli wino, które powstało z odciągniętego po przypłukowaniu czerwonych gron. Tak, tak, tak. Ten sok, który samoistnie nam się wytworzył, został delikatnie ściągnięty i poddany fermentacji. Tak powstało takie delikatne wino różowe. Owocowe w nosie. Bardzo. Bardzo owocowe właśnie. Mi tu te poziomki może wpływają na to, ale mam takie wrażenia właśnie truskawkowe, poziomkowe, malinowe. Ale jest takie lekko też na końcu pikantne, dlatego... Tak, delikatne jest właśnie kwasowość, takie orzeźwienie, mineralność, która trochę szczypie. Dlatego mogłoby się połączyć też z jakimś jedzeniem serem, takim tak. lekkim, takim wakacyjnym. Pewnie. Właśnie na taki piknik byłoby idealne. Tak, właśnie. No. Więc niekoniecznie damskie. Nie, no. Może być randkowe.
przez to, że jest właśnie niesłodkie, tak, tak. Zero myślę, cukru, że a jednocześnie słodko. Z delikatną kwasowością, więc nie tak szufladkowałabym go jako wino damskie, tylko takie na lato. Mhm. Niezobowiązujące. Drink na lato. Tak, jeżeli chodzi o wino Kompas, powiedziałabym, że jest bardzo miękkie, bardzo dużo czerwonych owoców, ale też taka brzoskwinia dojrzała jest. Mamy trochę kwasowości właśnie orzeźwiającej, także ta świeżość nam się to pojawia w cytrusach, ale też ta ziemistość, czyli ta mineralność u nas w wino Kompasie, która tak orzeźwia i sprawia, że wino się byłoby świetnym takie na lato, tak jak powiedziałaś. Mamy przed sobą kolejną butelkę, wino wytrawne, białe, Ortus. I to jest szczep? To jest Sauval Blanc. I jak ono było stworzone? Jak tutaj produkcja wyglądała? To jest Sauval Blanc, który jest odmianą taką neutralną, bym powiedziała, która nie ofiarowuje zbyt wiele winiarzowi. Dlatego potraktowaliśmy to wino dębem. Po to, żeby wzbogacić troszeczkę jego strukturę, też aromaty, i myślę, że one są wyczuwalne zarówno w nosie, jak i w ustach. Gdzie mamy bogatszą strukturę, mamy troszkę garbnika, mamy też aromaty takie troszeczkę, lekko bym powiedziała, tostowe. Tak. Fantastyczne wino gastronomiczne. Tak, do jedzenia. Tak, dla mnie to jest wino do jedzenia, dość wszechstronne też bym powiedziała, bo można by je z wieloma rzeczami próbować łączyć. Ma dość wysoką kwasowość, natomiast zrównoważona jest ona cukrem. Więc właśnie powiedziałeś, że resztkowy cukier tutaj mamy. Cukier resztkowy na poziomie 8 gram. I w ustach wydaje mi się, że jest to wszystko bardzo dobrze zbalansowane. Tak. Nie ma zbytniej pracy ślinianek, które byłyby podrażnione kwasowością. Nie ma też jakiegoś takiego cukrowego uczucia. Tak. Nieskromnie, ale wydaje mi się, że to wino jest bardzo sympatyczne. Bardzo jest sympatyczne. Jeżeli chodzi o wino Kompas, to powiedziałabym, że nie tylko miękkość, bo tu jest bardzo dużo takich dojrzałych jabłek, brzoskwiń, ale nawet tak bardziej egzotycznie właśnie w kierunku oleistości, bo ono nawet jest bardzo gęste i tak jak powiedziałaś, te tosty są, ale też owoce tropikalne, jakieś mango się pojawia, tak, mango. Także bardzo ciekawie, ale jest też dużo świeżości, cytrusów, które właśnie dzięki temu, że to się tak wszystko balansuje, no to wino jest bardzo przyjemne w odczuciach. Co do jedzenia, to nawet coś tłustego spokojnie by udźwignęło. Tak, ja bym tu skręciła nawet w kuchnię włoską bym mogła skręcić, bo tak próbowaliśmy z pizzą, to fajnie, fajnie czyści kubki smakowe i popycha taką niezbyt bogatą oczywiście, ale dobrze się łączy. Również dla wszystkich osób, które wolą te bardziej delikatne wina, myślę, że też będzie fajnie się odnajdowało właśnie u takich konsumentów. I myślę, że to wino, bo ono jest młode ciągle jeszcze będzie, więc myślę, że dobrze byłoby go odłożyć na kilka miesięcy, poczekać i zobaczyć, jak się rozwinie. Na pewno wydaje mi się, że będzie tylko lepsze. Kawałek wino to jest wino dla Kingi. Start jest wino dla mnie. To jest wino dla Kingi, dlatego że bardzo chciała spróbować tego wina. Zostało go, znaczy aktualnie mamy do dyspozycji dwie butelki. Wow. Bo to jest wino białe, czyli też ten Sauval, natomiast z beczki akacjowej. Sama jestem ciekawa, co tam jest w środku. Bo aktualnie beczka jest napełniona, ale kiedy my ją tam opróżnimy, to kiedy, no nie ciężko powiedzieć. Jak się rozchwycą klienci, będą natomiast się dobijać. To jest pierwsza próba z akacją. Część sprzedana. Tak, to jest pierwsza próba z akacją. Zostało te dwie butelki, które były w naszym archiwum po prostu domowym. Rocznik 2016. Więc nie wiem, w jakim on jest stanie, bo... Jaki kolor ma? Tak, już widać po kolorze właśnie, że to jest wino, które już ma pewną przeszłość za sobą. Widzi się kolor? Zobaczymy. Gdybyśmy porównali to z jakimś innym. No ale to jest akacja. No i to jest akacja. Widać, że zupełnie ma inne... Oj, jaki zapach! Zupełnie inne aromaty. Tak. Trochę jak muskat. Takie ma czasami. Takie słodkie wręcz, miodowo, miodowo-woskowe bym powiedziała, lipowe. Lipowe, tak jak lipowy miód, tak? Tak, i tu od razu mi się przypomina lipowina węgierska.
Tak wygląda. No wygląda zupełnie inaczej. Ale to już jest naprawdę zbudowane wino. No, myślę, że jak na rocznik 2016 rejestry, ma 4 lata i kwasowość ciągle się tutaj jest, trzyma. Bardzo świeże. Bardzo kręgosłup jest nienaruszony. Świeżość, ciągle w ustach jest świeżość. Bardzo. Tak jak tu w poprzednim winie mieliśmy dojrzałe owoce, to tutaj mamy takie pieczone już te owoce. Takie suszone, kandyzowane. Jeżeli chodzi o wino kompas, to tutaj mamy i tą oleistość, i ciastka, i drożdży trochę takich przyjemnych, i owoce tropikalne, takie aż takie mocne, bardzo dojrzałe już te owoce, a w miękkości mamy pieczone jabłka, mamy gruszkę pieczoną, mamy tęgość suszonych owoców, tak jak powiedziałaś, nawet przypraw sporo. Tak, troszkę też przypraw, takich korzennych. Ale i świeżość cytrusowa, takich dojrzałych cytrusów. Manę. Następne wino. To jest nasze najbardziej aromatyczne wino, więc od razu mówię, to jest? Proszę się spodziewać aromatu. To jest muskat odeski. To jest muskat odeski. Och, rzeczywiście. Kwiatów, uderzenie aromatu od razu. No i to jest chyba kobiece wino. Tak, bo to tak jakby się spryskać perfumami takimi kwiatowymi. To są perfumy, naprawdę. Bardzo intensywny aromat. Kwiatowo taki, no muskatowy po prostu, bo to jedyna odmiana, która pachnie sama sobą, czyli właśnie muskatem, ale też można się dowąchać i jaśminu, i może róży, i owocu litchi. Takich bardzo delikatnych rzeczy. Widać, no jest to kontrast z poprzednim winem. Tak, dużo jaśniejsze. Bardzo jasne. Lekkie, delikatne. Natomiast aromat jest bardzo intensywny. Bardzo intensywny właśnie w zapachu. Ja uwielbiam właśnie takie zapachy w winie. Nie powiedziałyśmy o tym, że to jest wino wytrawne 100%. Tak, a bardzo delikatne mimo wszystko. Bo bardzo często muskaty są robione na słodko, one są wtedy według mnie ciężkie, one są wtedy takie bardzo miodowe. Tak? Miodowe, ale właśnie są dla mnie zbyt przytłaczające, ciężkie. A ja chciałam zrobić taką wersję bardzo lekką, delikatną, zwiewną i elegancką. Och, pięknie pachnie. Jeżeli chodzi o wino kompas, to jest tu sporo miękkości, ale tu są takie owoce jak agrest na przykład, czy właśnie jakaś brzoskwinia. Ale jest tu bardzo dużo świeżości, cytrusów, kwiatów. I jest ta w naszym winokompasie ziemistość właśnie wynikająca z tej mineralności, która delikatnie gryzie na języku, świetnie odświeża takie wino. Tak jak powiedziałyśmy, idealne na początek spotkania, samo w upalny dzień. Piękne wino. Piękne wino. Następna butelka to jest Meridium. Może wykorzystam to, żeby powiedzieć o nazwach wina, bo, właśnie, bo jestem bardzo ciekawa. Wszystkie nazwy są po łacinie, tak jak i nazwa winnicy. Nazwa winnicy Vanellus po łacinie znaczy czajka i to jest nasze nazwisko rodowe. I dlatego w logo znajduje się ten uroczy ptaszek z czubkiem. Natomiast nazwy win też są po łacinie i znaczą one różne pory dnia. Zaczynamy od ortusa, czyli od świtu. Później było manę, czyli poranek. Teraz mamy meridium, czyli południe. Później jest vesperum i na koniec czerwone, czyli noctis. Czyli śmiejemy się, że możemy pić wino od świtu do nocy. Tak. To jest meridium, czyli południe. Ma piękny kolor. Bardzo fajne wino. Jest to Johanniter 100%. Bardzo przyjemna odmiana, którą bardzo lubimy. Bardzo w porównaniu z muskatem wiadomo, że tego nosa jest mniej, jest on skromniejszy. Ale jest też bardzo przyjemny i bardzo, powiedziałaś, szlachetny. Mnie od razu się kojarzy z jabłkiem. Tak. Jabłko, gruszka. Ale też sporo cytrusów. Cytrusy, tak. Fajne wino, które ma też, jak spróbujemy, sporo garbnika takiego charakterystycznego dla odmiany. Linianki pracują. Tak, gdybyśmy spróbowali owoce przegryźć jagodę Johannitera, to natychmiast wyczuwamy w skórce takie bardzo intensywne taniny i one tutaj też są.
zależało nam na tym, żeby, te, żeby one były widoczne. To jest wino, które było macerowane troszkę dłużej, jak na białe wino, 24 godziny było w kontakcie ze skórkami, stąd ten kolor. Tak, jest, ten kolor właśnie. Tak, tak dość pod... taki wyrazisty, bym powiedziała. No i też te taniny, które wyczuwamy w tajemnicy. Ono świetne do potraw. Nawet do kurczaka, spokojnie. Do tłustej ryby, to jest fantastyczne makaron. Wino gastronomiczne, które natychmiast pobudza nam tutaj pracę ślinianek doskonale. I nie jest też zbyt inwazyjne, czyli będzie się bardzo dobrze łączyło z potrawami. Tak, i mineralność orzeźwiająca, tak. Piękna. W wino kompasie mamy miękkość tych jabłek, gruszek. Mamy też sporo świeżości cytrusowej, to tak myślę, że mocno wyczuwalnej, ale mamy, tak jak powiedziałaś, również ta mineralność, ta ziemistość u nas w winokompasie, to wrażenie w ziemistości jest, ale też bym powiedziała, trochę oleistości jest, bo jest takie gęstsze, jest takie... Tak, ma taką strukturę całkiem niezłą. Tak, 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 on właśnie pewnie dzięki tym skórkom, na dzięki których leżało. Dzięki tej, tak, przedłużonej maceracji. I też warto powiedzieć, że to jest odmiana, która bardzo dobrze się starzeje, bardzo fajnie dojrzewa. Podczas procesu dojrzewania wytwarzają się nowe aromaty, bo ono w tej chwili jest bardzo owocowe, bardzo takie owocowe i rzeźkie. Natomiast wraz z upływem czasu te aromaty będą się zmieniać i będą skręcać w takie bardziej dojrzałe, takie ziołowe może troszeczkę. I ostatnie wino, czyli noc. Co prawda jeszcze do nocy trochę, ale... I do picia na wieczór. Ale możemy się z nim kolor ma piękny. Samo południe, już po południu. Tak, piękny, intensywny kolor. Tak. Noctis, czyli noc, bardzo intensywny kolor. Jest to kupaż trzech odmian, bo nie mówiliśmy o tym w przypadku wina różowego, ale one są bardzo blisko siebie, te dwie butelki. Jest to dokładnie ten sam kupaż, czyli Rondo Regent i Cabernet Tak, Cortis. Bo to takie to krwawienie, tak? Czy tak, to różowe, tak? Robione metodą senie, czyli po odszypułkowaniu ten sok, który samoistnie się wytacza z gron, jest delikatnie zlewany i z tego powstaje wino różowe. Natomiast cała reszta jest przefermentowana wspólnie i powstaje wino czerwone. Tak, bardzo intensywne. Bardzo intensywne. Wcześniejszy rocznik był jaśniejszy, natomiast 19 jest rzeczywiście intensywna. Bardzo ciemna. Intensywna w kolorze, ale też jest intensywna w aromatach i w ustach. Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim w nosie, ale też konfiturowe takie. Wiśnia. Tak. Ja tutaj czuję wiśnię. Świeżą wiśnię, do tego trochę jeżyny. Myślę, że jeżyna tak z lasem się kojarzy. Z lasem się kojarzy, postawimy, żeby było bardziej widać. Ale też śliwka. Właśnie powiedziałam, takie powidła mi się tutaj, usmażona śliwka. Tak, dojrzała śliwka. Jeżeli miałabym zbudować winokompas, to zdecydowanie byłby on przesunięty w stronę miękkości, tęgości, trochę oleistości, właśnie te masłowe nuty tutaj są też wyczuwalne. W pierwszym nosie. Tak, tak, w pierwszym nosie. Do później... Później już wchodzimy w owoce dalej. Ale jeżeli chodzi o szorstkość, to tam zaznaczyłabym dosłownie troszeczkę, bo te taniny jednak są fajnie jednak tak są, ściągające, tak. Ale bardzo przyjemnie mnie, bardzo miękkie taniny. Trochę pieprzu może takiego... Przypraw. Przypraw. Tak. Wydaje mi się, że to jest niezły pomysł na polskie wino, połączenie tych trzech odmian, z których każda daje coś innego, bo z Ronda mamy taką owocowość bardzo, Regent daje te takie lekko dymne nuty śliwkowe, przydymione. No i Cortis, tą stronę przyprawową, więc to wszystko myślę, razem fajnie. Się ciekawe nam połączenie, tak zdecydowanie do jedzenia byłoby świetne, do grilla. Do grilla. Mnie się od razu kojarzy z grillem, w sezonie letnim spokojnie. Jeżeli chodzi o czerwone wino na lato, to... O czym ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć Wam o atrakcjach, które można robić w Jaśle i w okolicach. Słuchajcie. Lato, jak wiemy, nie trwa zbyt długo. I tutaj tak naprawdę można robić wiele rzeczy jesienią i zimą i przy okazji zajrzeć do winnicy Vanellus i kupić wino. Co tutaj można robić? Dwa wyciągi. Jeden
po mojej prawej stronie 15 km od Jasła, jeden za mną 30 km od Jasła. Bardzo fajne, myślę, że na idealny wypad narciarski. Poza tym, trzy niedocenione rzeki, które płyną tutaj wokół tego miasta. Można tam łowić rybę, można spędzać czas po prostu w agroturystyce, które wyrastają jak grzyby po deszczu nad tymi rzekami. Można łowić ryby, można zwiedzić Troję, które jest niedaleko stąd. Jest to muzeum archeologiczne, które pokazuje nam, że tutaj cywilizacja była już w epoce brązu. Ciut powyżej jest piękne galicyjskie, odrestaurowane miasto ze średniowiecza. Także trochę historii, trochę sportu, trochę przyjemności. A co mogę Wam polecić? Oczywiście wina. Ola już bym powiedziała, że absolutnym faworytem dla niej jest muskat. Ja stawiam na Noctis, stawiam na Rosé. Jeżeli lubicie białe, macie bardzo szeroki wybór. W przyszłym roku również znajdziecie coś nowego, co próbowałyśmy dzisiaj. I co? Przyjeżdżajcie do Jasła, szczególnie jeżeli jesteście z Przemyśla, z Rzeszowa. Jeżeli mieszkacie na Słowacji i nas oglądacie, przyjedźcie do Polski. A chwilę kończymy osuszaniem winnicy, kupujemy wina. Ja osobiście muskata i johannitera, a Kinga bierze czerwone wino Noctis i różowe czy białe? Białe. To jest które? To jest Ortus, ty bierzesz Ortusa. Bo jest jeszcze parę butelek z 16, ale... Będziemy robić prezenty i będziemy dojrzewać. Ja johannitera przetrzymam tak kilka miesięcy i zobaczę, co z niego będzie. Będziemy mieć fajny temat na degustację.